W 1860 roku Rudolf Virchow, rozszerzając teorię komórkową Szwana, wypowiedział słynne słowa, które brzmią po polsku każda komórka z komórki. Oznacza to, że każda komórka powstała z innej komórki w procesie podziału komórkowego, na który składają się kariokineza, czyli podział jądra komórkowego, i cytokineza, czyli podział cytoplazmy. Dzisiaj poznacie cykl komórkowy oraz porozmawiamy o mitozie. Na początek omówmy cykl komórkowy. Każda powstała komórka przechodzi swój cykl życiowy. W zależności od jej typu i przeznaczenia, może ulec specjalizacji bądź podzielić się dalej. Na przykład komórki nerwowe będą się specjalizować, natomiast komórki macierzyste swój cykl życiowy kończyć będą na podziale komórkowym. Zasadniczo naukowcy wyróżniają dwa okresy w cyklu komórkowym: interfazę oraz fazę M. Interfaza to okres znacznie dłuższy, który obejmuje trzy fazy: fazę G1, fazę S i fazę G2. Po kolei. Faza G1 to faza wzrostu komórki, kiedy rośnie ona do rozmiarów swojej komórki rodzicielskiej. W tej fazie komórka nie jest jeszcze zdecydowana, czy chce się podzielić, czy wyspecjalizować. Jeśli chce ulec specjalizacji, przechodzi w tak zwaną fazę G0, a więc fazę spoczynkową. Taka komórka nie replikuje swojego DNA i wskutek tego nie ulega podziałom. Pełni ona jednak bardzo ważną funkcję, wymagającą nierzadko skrajnych przystosowań. Jeśli jednak z jakiegoś powodu komórka musi się podzielić, przechodzi w fazę S, jak synteza. Przygotowaniem do tej fazy może być wzrost ilości enzymów potrzebnych do replikacji DNA w kariolimfie w fazie G1. W tym momencie przejdziemy do najważniejszej części tematu, dlatego zanim nie zrozumiecie tych pojęć, nie radziłbym przechodzić dalej. W odcinku o jądrze komórkowym poznaliście pojęcia komórki haploidalnej i diploidalnej. Komórka haploidalna posiada pojedynczy garnitur chromosomów. Nie ma mowy o chromosomach homologicznych, natomiast w przypadku komórki diploidalnej możemy wyróżnić chromosomy homologiczne jednej pary. Uczniowie bardzo często myślą, że chromosomy przez cały czas mają postać X-ów, gdyż tak przedstawiane są w książkach. Jest to oczywiście błąd, który wszystko miesza. Chromosomy w postaci X-ów występują wyłącznie po replikacji DNA w fazie S, a wcześniej, czyli we wspomnianej fazie G1, czyli nota notabene w najdłuższej fazie cyklu komórkowego, są to pojedyncze pałeczki. Biolocy stosują w cytologii dwie literki, N i C. Literka N jest dedykowana chromosomom i ja tłumaczyłbym ją jako zestaw chromosomów. Natomiast literka C jest dedykowana DNA i oznacza jego ilość. Uwaga. Jeden chromosom zawiera jedną cząsteczkę DNA w fazie G1. A zatem w fazie G1 w komórce diploidalnej stan materiału genetycznego możemy określić równaniem 2N równa się 2C. Czyli dwa zestawy chromosomów zawierają podwójną ilość DNA, która bierze się z homologicznych par chromosomów. Jeśli podzielimy równanie przez dwa, to otrzymamy równanie n równe c. Jest to logiczne, gdyż jeden chromosom zawiera jedną cząsteczkę DNA. Podczas fazy S następuje replikacja DNA, czyli dwukrotne zwiększenie ilości DNA, a nie chromosomów. A zatem, skoro zwiększyła się ilość DNA, to na koniec fazy S równanie będzie wyglądało tak: 2n równa się 4c. A po podzieleniu przez 2, n równa się 2c, co także jest logiczne, bo teraz chromosom zawiera dwie chromatydy, na które składają się dwie cząsteczki DNA. Skoro w przypadku komórki haploidalnej stan w fazie G1 przedstawia się równaniem n równe c, to jak według Was będzie wyglądało to równanie pod koniec fazy S? Dajcie znać w komentarzach. Wracając do fazy S. Podwojenie DNA wiąże się z jego podziałem do komórek potomnych podczas podziału komórkowego. Podczas fazy G2 syntetyzowana jest przede wszystkim tubulina, białko, które wchodzi w skład wrzeciona karyokinetycznego potrzebnego podczas podziałów komórkowych. Faza G2 to także czas, gdy dzielą się organella półautonomiczne mitochondria oraz chloroplasty. Co dzieje się dalej z naszym równaniem materiału genetycznego? Tego dowiecie się w sekcji o mitozie. Pojawia się pytanie: skąd komórka wie, że może przejść do następnej fazy? W komórkach eukariotycznych istnieją białka tworzące układ kontroli cyklu komórkowego. Bardzo prostym przykładem jest sprawdzenie przez komórkę, czy podczas fazy S zaszła replikacja DNA i komórka może w przyszłości poprawnie się podzielić. Taki system regulatorowy zapewnia regulację liczby komórek organizmów. Jest to także ochrona przed transformacjami nowotworowymi. Pominięcie punktów kontroli przez komórkę może skutkować niekontrolowanymi podziałami i nowotworem. O nowotworach porozmawiamy na lekcji o mutacjach przy omawianiu genetyki. Przejdźmy zatem do pierwszego rodzaju podziału komórkowego mitozy. Jest to podział, w wyniku którego z jednej komórki rodzicielskiej powstają dwie komórki potomne o takim samym zestawie chromosomów. Mitoza może zachodzić zarówno w komórkach haploidalnych, jak i diploidalnych. Jest podstawą wzrostu i rozwoju organizmów. Ma miejsce tam, gdzie potrzebna jest regeneracja, a także jest podstawą bezpłciowego rozmnażania się organizmów. Po lewej widzicie fazy interfazy, a po prawej omówimy fazę M. Podział jądra komórkowego i cytokinezę. W tym przypadku będzie to mitoza. Widzicie także równania materiału genetycznego. Zacznijmy zatem od pierwszej fazy mitozy, a więc profazy. Rozpoczyna się ona kondensacją chromatyny w chromosomy. Te będą miały już kształt X-ów, gdyż przypominam, że w fazie S zaszła replikacja DNA. Tubulina, która syntetyzowana została w fazie G2 zaczyna tworzyć wrzeciono kariokinetyczne. W jego powstawaniu w komórkach zwierzęcych dużą rolę odgrywają centriole, o których dowiecie się więcej z odcinka o organellach komórkowych. Tutaj napomnę tylko, że w fazie G2 ich liczba zwiększa się z 2 do 4. W komórkach roślinnych wrzeciono podziałowe powstaje bez udziału centrioli. Włókna wrzeciona podziałowego będą przyłączały się do miejsca zwanego centromerem, zlokalizowanego na skrzyżowaniu dwóch chromatyd chromosomu. Dokładniej znajduje się tam białkowa płytka zwana kinetochorem, lecz ta nazwa powinna być znana wyłącznie olimpijczykom. Aby podział mógł zajść, musi także zaniknąć otoczka jądrowa oraz jąderko. Dla zainteresowanych zachęcam do poczytania o wtórnym przewężeniu chromosomu. Dowiecie się, co dzieje się z jąderkiem podczas podziału. Zanik otoczki powoduje, że włókna wrzeciona podziałowego mają teraz łatwy dostęp do centromerów i mogą spowodować rozchodzenie się chromosomów w przyszłości. Następną fazą mitozy jest metafaza. Chromosomy są już maksymalnie skondensowane i świetnie widoczne pod mikroskopem. To powoduje, że to właśnie z tej fazy pochodzi większość znanych nam zdjęć chromosomów. Chromosomy z podziałowym przyłączonym do centromerów ustawiają się w tzw. płaszczyźnie równikowej komórki, tworząc płytkę metafazową. Taki układ pozwoli odciągnąć chromatydy siostrzane do przeciwległych biegunów komórki. To właśnie dzieje się w anafazie. Każda chromatyda staje się wtedy chromosomem potomnym. W telofazie dzieją się rzeczy odwrotne niż w profazie. Następuje dekondensacja chromatyny, powstaje otoczka jądrowa, odtwarza się jąderko. Zanika wrzeciono-podziałowe, a komórki potomne zaczynają funkcjonować jako osobne twory. Zauważcie, że podczas mitozy nie doszło do rozdzielenia chromosomów homologicznych, a każda komórka potomna ma kompletny, diploidalny zestaw chromosomów. Doszło do redukcji jedynie ilości DNA. Przypomnijmy, że w fazie G2 równanie brzmiało 2n równa się 4C, a po anafazie w telofazie ma ono postać 2n równe 2C, a więc takie, które charakterystyczne jest dla fazy G1. Omówiliśmy kariokinezę, a więc przyszło pokrótce wspomnieć o cytokinezie. Następuje ona pod koniec anafazy lub na początku telofazy. Ciekawie wygląda ten proces w przypadku roślin. W tym królestwie organizmów z podziałowego powstaje wtedy fragmoplast, zwany także wrzecionem cytokinetycznym. Przy współpracy z aparatem Golgiego struktura ta odpowiada za budowę błon i ścian komórkowych powstających komórek potomnych. Rozdzielenie dwóch komórek u zwierząt zachodzi przy udziale mikrofilamentów, o których dowiecie się więcej z lekcji O. Organellach komórkowych i cytoszkielecie. Mikrofilamenty tworzą tak zwaną bruzdę podziałową poprzez kurczenie się utworzonego przez nie pierścienia kurczliwego. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy śmierć komórki może być pożyteczna dla organizmu? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Czasami jest nawet niezbędna dla jego odpowiedniego rozwoju. Skoro w organizmie dorosłego człowieka z komórek macierzystych powstają nowe komórki, to muszą istnieć też takie, które będą umierać, bo przecież osoba w tym wieku nie rośnie, a liczba komórek w jej organizmie jest na względnie stałym poziomie. Kontrolowana śmierć komórki zwana jest apoptozą. Biorą w niej udział białka zwane kaspazami. Szczątki komórek po apoptozie usuwane są przez komórki żerne układu odpornościowego. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale w pewnym momencie naszego rozwoju zarodkowego, pomiędzy palcami mieliśmy błony pławne. Gdyby nie mechanizm apoptozy, dalej użeralibyśmy się z nimi po urodzeniu. Niekontrolowaną, nieprogramowaną śmiercią komórki jest natomiast nekroza. W przeciwieństwie do apoptozy, jest mechanizmem biernym, a jego skutkiem jest często stan zapalny. Na następnej lekcji kończącej kurs cytologii omówimy bardzo trudny podział meiotyczny. Mam ogromną prośbę. Jeśli cokolwiek z tego filmu było dla Was niejasne, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Sam jako uczeń miałem kiedyś ogromne problemy ze zrozumieniem zmian ilości materiału genetycznego i kompletów chromosomów w liceum. Teraz pozostaje mi tylko życzyć Wam owocnej nauki. Do zobaczenia.